zastanawia mnie kilka niezwykle ważnych spraw w życiu. Żeby nie było, że ja cokolwiek na temat polityki, to nie będę nic mówił o polityce. Ja będę mówił o modzie. Mówię tylko i wyłącznie o modzie. Ale te problemy, które mi się nasuwają, to jest chociażby coś takiego, że gdybym poszedł na pokaz do Chanela, popatrzył na to, co wymyślił Karl Lagerfeld i sfotografował, no bo wolno sfotografować, nie? A potem zacząłbym to produkować. Jednostkowo, no zrobiłbym to, uszyłbym taką tweedową spódniczkę dla swojej dziewczyny. No mogę, nie? Mogę, jedno mogę zrobić. Ale gdyby jej się to spodobało i 20 koleżanek z pracy by zamówiły, 20 spódniczek, no to przecież nie będę tego robił za darmo, no bym to sprzedał, nie? I wtedy już nie to, że postąpiłbym nieuczciwie, że umiem to zrobić, że umiem uszyć, nie? Że umiem skopiować, że umiem reprodukować. Tylko zostałbym skazany za to, że podrabiam, że to jest podróba Chanela. Ale w drugą stronę, gdybym tak wyszedł na scenę i powiedział: Litwo. I dalej też bym powiedział, no, z tą ojczyzną i tak dalej. To nie jest podróba. To jest pamięć. To jest dobro narodowe. Gdybym natomiast powiesił sobie na ścianie obraz przedstawiający słoneczniki, to byłaby to najwyżej reprodukcja, gdyby to one były podobne do tamtych słoneczników. Lub byłaby to moja własna twórczość pod wpływem, na podstawie. I nikt by o to nic nie miał. I dlatego mam grube przemyślenia, że jeżeli ja napisałem książkę i sprzedam tę książkę i ktoś zacytuje, to czy mnie się należy jeden grosz za cytat? Ja nie wymagam, ale gdyby podał, że to jest moje, byłoby mi miło.